Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście ładujemy sobie soję, bo mam jej. Kurwa, nie da zajf. Aha, to ja tu w ogóle soję nie mam. Dobra. Nie ten zajf. Dobra, to muszę pociąg oddać się chwilę. Jaki przypał, ty! Ja myślę, że ja mam soję. Mi się z tym pomyliło. Chciałem powiedzieć, że mam 700 ton soi, nie? A mi się pomyliło z Holbaleronem. Ej, niedobrze, niedobrze. No ale... Będę kosił ten jęczmień. O, na nowym polu. Bo tu jest nowe pole kupione. To jest kupione. I tutaj 35 jest kupione, ale tu muszę jeszcze naprawić teren, bo trochę mi się zepsuł. Bo postawiłem oborę. Muszę tutaj w ogóle naprawić ten teren. Pomalować to jakieś ładnie jeszcze. Bo nie podoba mi się to, ale obora na 500 plus oczywiście. Więc tutaj będę siano teraz woził. Do tych stogów. Tutaj albo tutaj. Obojętnie, zależy gdzie sobie ustawię. No ale to tam później. I jakim kombajnem ja sobie chętnie pokosił? Nie wiem sobie. 160 tysięcy. W sumie tak sobie myślę, że ja teraz mogę sobie ogarnąć siano. Niech mi się tu kosi. Właśnie. Tak trzeba zrobić. No nie przygotowałem się, no nie przygotowałem się. Bo ja myślałem, że mam soję, naprawdę. Poważnie. Najlepiej jakby była Waltra. Waltra gdzieś tutaj stała, z tego co pamiętam. Bo Waltra najlepiej do kosiarek siada. Więc niech ona sobie jeździ z kosiarkami i tyle. Co pewnie. Co ty? Tak. Tu mogłem skręcić, ale za późno. Więc teraz muszę jechać prosto. No, zapnę sobie Waltra do kosiarek i sobie tam kosi. Później przestrząsarkę i zgrabiarkę trzeba będzie ogarnąć i prasę. No, to tam później. Dobra, pierw kosiarki. No i pojedziemy kosić. Dzisiaj będzie taki odcinek, gdzie sobie przygotuję wszystko. Czyli sobie skoszę na spokojnie. Trochę tego jęczmienia. Tam nie powinno to długo zająć. Bo się zastanawiam, jakim kombajnem w ogóle ja mam tam kosić. To jest dość spore pole, więc... Więc chyba pojadę sobie moim dużym case'em. Chyba dużym case'em pojadę, ta. Najwyżej to, co zostanie... Oj. Najwyżej to, co zostanie... Czasu na odcinku, no to zapnę sobie przetrząsarkę do... Myślę do małego MF-ka. Do małego. No myślę do starego MF-a sobie zapnę przetrząsarkę i będę przewracał, tak? A Jandira do skrabiarki, a do prasy coś się zapnie, nie? Jakiegoś tam odkormika albo coś. Coś co jest najgorsze, ale to może być nawet duży case. Byle on to prasował, nie? Tak to chyba będzie wyglądać. Dobra, tu się rozłożę. Nie brak kursu. Dwa kółka. Dobra, zrób dwa kółka. Na gładko zakręt zrobiłem, więc niech tak jest. Tak, to dosyć duże pole. No, tak sam myślałem, że tu jest rządy. Tu jest pewnie case. No, 9-2 to jest ten. Na szczęście tego kombajna nie potrzebuję wózka, bo wózek mam w headerze. Ale żeby na te pole dojechać, to muszę jechać asfaltem. No tak, muszę asfaltem, przecież nigdzie nie przejadę. Tutaj na prosto nie przejadę, bo jest pole zaorane, znaczy zasiane. No i w sumie miedza też zaorana. Więc muszę grzać na asfalt. Tam też nie przejadę, bo jest za daleko, więc muszę jechać tędy. Coś tam da tego jęczmienia, nie?
Czerwiec, rok 12, no dobra. Super, że to jest nasz czwarty odcinek. Na piątek jeszcze nie mam odcinka nagranego, ale to spokojnie, to sobie najwyżej jutro nagram. Bo prawdopodobnie będzie taka okazja. Bo jutro poniedziałek to cały dzień wolny. Pewnie na kompie będę siedział i będę nagrywał odcinki. Tak sobie przypuszczam. Taki jest plan przynajmniej. Nagrać sobie odcinki. A mówię, po tym odcinku chyba będę spadał z kompa. Tak sobie myślę. No tak, po tym odcinku już będę zwijał, no bo już mam nagrane na 2 tygodnie. Ellengrada w ogóle 2 odcinki sobie dzisiaj nagrałem na spokojnie. Nagrałem jeden odcinek, ogarnąłem sobie save'a. I zobaczę, jak może starszy czas, to może się choć Bayern sobie ogarnę. Save'a trochę, te 20 minut chociaż. Albo nie, no tutaj będę ogarniał save'a, nie? Tutaj będę musiał ogarnąć przez siano całe. Będę się całe siano ogarnąć z łąki, więc troszeczkę roboty będzie. Słomę. W sumie mogę cię trochę słomy zostawić tak naprawdę na tym polu. Wiem, że pogniotę sobie soję, no ale nie mogę się inaczej tutaj złożyć, zszczepić. Niestety musiałem tak zrobić, no ale... Lecimy na słomy, bo przy okazji będę mógł sobie jeszcze na te moje nowe kroby łazić. Oczywiście sobie to sprasuję prawdopodobnie poza odcinkiem. No i też sobie pozłożę, no bo wiadomo, no, prasa teraz będzie używana do kostek. No a jeszcze trzeba do lipca przewinąć potem na żniwa kolejne. Bo w lipcu trzeba będzie skosić pole i... No i zacząć się obornikiem, nie? Wozić, no bo to mam 650 ton do wywiezienia. Ponad 600. 650 to jest kurniku, a tutaj przecież jeszcze ukrów jest około 100 tysięcy, czy tam 50 ton. No jakoś tak. Jeden poprzecznik, żeby to łatwiej się pasowało. Ogólnie chciałem na początku jechać albo John Deere'em, albo małym case'em, ale później stwierdziłem, że to jest dość duże pole. No bo jest dość duże pole. Więc ja tu dobre pół odcinka będę walczył, zanim to skoszę. Więc mówię, nie, to musi duży wjechać kombajn, bo... Ale z tą soją to się załamałem, nie? Że ja nie miałem soi. A ja już tak sobie wszedłem na save'a, tu sprawdzałem ceny pól, mówię, o, sprzedam soję, to kupię te pole kupię. A tu hu, jak to się mówi. No. I nie wyszło. Bo się okazało, że jednak mam... Co mam? Nie mam soi na tym save'ie. A ja cały czas myślałem, że ja mam tutaj soję. Nie wiem czemu. Poważnie, myślałem, że ja mam soję, ale jednak nie mam. Znaczy, no mam zasianą, bo to ja wiem, że siałem. Bo siałem raz, dwa... No, zapisz się szybciej, no. Fajnie, jakby 70 udało się kupić. Nie, to 700 tysięcy. Do października, żeby się udało kupić tą soję, nie? Soję, no tak, tą soję na 70. Fajnie by było kupić te pole. Ale żeby to kupić, to bym musiał... Chyba kredyt zaciągnąć tak najszybciej, myślę, teraz. No bo chleb dopiero będzie w grudniu, więc... Chleb odpada. Właśnie, jak tam jęczmień mąka jest... Dobra, niech jest na razie włączone. Bo się skończył jęczmień, ale tutaj koszyk drugi jęczmień, więc... Ten będzie dosypany, to niespokojnie, a mi chodziło bardziej o chleb. A tu jest chyba z 300 ton. No, 300, 325 ton. Mąki, więc trochę tego chleba da. No to jest 2 do 1. Czyli jakie 160 ton tego. 160 ton chleba, a jeszcze tam trochę jest, nie? Jeszcze przecież teraz będzie dorabiana mąka, więc... Piekarnia sobie ładnie działa. Mówię, 770 tysięcy potrzebuje na tamto pole. O ile cena pola nie wzrośnie, tak? Więc no... Będzie co... Będzie co kosić na... No jesień.
A ja wiem, co ja bym robił. Dobra, ale to w kolejnym odcinku zrobię chyba. No. Tak, bez czerwiec, dobra, ja już więcej miałem robić w odcinku, a zapomniałem o tym. Ja tu chciałem na maju zrobić, ale jednak na czerwcu to zrobię. Przecież marchew trzeba zasiać na 72. Mu się teraz przypomniało. Tak patrz na ten czerwiec. Mówię, kurde, jak teraz przewinę. Jeszcze oczywiście jeszcze w lipcu mógłbym to skosić, nie, ale... Gdzie jest ten jasny, ciasny moja ciężarówka? Chciała jeździć na skupinie porzuciłem? Gdzie jest moja ciężarówka? Ej, bez kitu. A tu jest. No, tak sobie myślałem. Tak sobie myślałem, że ja gdzieś się na skupie porzuciłem. Po ostatnim odcinku. Czy tam zimie. Ja coś tu sprzedawałem, ale nie wiem co. No dobra, raz, dwa zjadę. No. Zapnę sobie tego rajsia i tyle, nie? Bo ciężarówką będzie najszybciej. To wszystko ogarnąć. Zgrabiareczka sobie stoi, jak to na spokojnie. Widziałem przyczepra... A tam jest rajs, dobra. Niech sobie na razie stoi ta firanka, tak? Tutaj to siano i to wszystko musi starczyć dla tych krów, co tutaj są. A tamte krowy będą wpuszczane, nie wiem kiedy. Teraz na wiosnę trzeba będzie kukurydzę zasiać, aby zrobić kiszonkę, nie? Albo po prostu szukać kontraktów na kiszonkę i hachmęcić. I zbierać, ile się da tej kiszonki. W belkach, no ale to no, nie wiem. Zobaczę. Pomyślę, bo to jest wszystko do obgadania, nie? Ten słupek mnie tu zawsze denerwuje w środku. Nie wiem, czy on w ogóle ten słupek tu na środku stoi. Tak sobie giganci myśli i tak jest, nie? Tutaj zupiarnia nic nie robi, no bo nie ma co, nie ma z czego robić. Akurat co na zupy mi się podoba, że jest cały rok taka sama, tam jest różnica 100 dolarów. Więc to jest o tyle dobrze z tą zupą, że ja mogę na okrągło nie sprzedawać, nie? Codziennie jak mi się wyprodukuje, a codziennie się tam produkowało 20 chyba... 26 albo 27 tysięcy litrów zupy. Więc jak ja to wyprodukowałem, to teraz sprzedawałem. Miałem zawsze 100 tysięcy dziennie, nie? Za samą zupę. To było spoko cena. Padł mi naturkę tu capnął, co? Bo nawet... Bo... Mhm. Tu dalej tego hoodhidera nie dodałem. Nie fly mode. A jest. Nie te klipy. A jaką mnie turkę sobie cofniemy i będzie dobra. To niech mi zniknie ten jęczmień. O. No to hood visibility muszę włączyć i fly mode'a wyłączyć, no. Bo fly mode jest mi tutaj niepotrzebny. No, powiem, że przyzwyczaiłem się, że ten kusple jest u góry, na samej górze tam wsadzony. Bo zawsze miałem pod tym, pod, jak to się mówi? Pod informacjami, czyli pod hudami, o. Pod godziną, albo pod zegarem, jak to woli. Miałem tak, jak tam sobie tam u góry, by się to mi tam nie przeszkadzał. Nawet lepiej, że on sobie tam jest u góry, nie? Jak wyskoczy jakiś monitor, to nie zasłania mi pół ekranu, tylko tam u góry. A u góry tak nigdy nic nie widać, bo tam nie jest potrzebne, żeby mi widzieć, więc... No patrz, kombo już ma 8 godzin, więc trochę sobie pokosił, nie? Nie no, mówię, to już będzie pracowane na tą nową... Można powiedzieć, obłodę. Dobra, tu przez środę się przefandzało i tyle, nie? Czy no wiem, że to nie jest środek pola, no ale już okej, okay, niech będzie. Tak to trzeba skoczyć i tak, nie? Tak sobie myślałem.
że teraz jeszcze w tym sezonie, ja myślę, że później tak za 2-3 sezony myślę, że sobie podkręcę trochę te headery. Tak myślę, że do 15 sobie podkręcę te headery. Żeby nie od razu 20, no bo to po co, nie? Myślę, że sobie podkręcę te headery, chociaż do 15, żeby to trochę lepiej szybciej szło troszeczkę. No tak sobie myślę, że to będzie chyba najlepszy sposób, żeby podkręcić header, nie? Trochę. Tak jak zrobiłem to na Hulblerem, bo tam też miałem dychę, ale stwierdziłem, w ostatnich zimach tak długo mi to szło. Mówię, mam 4 kombajny, a tak wolno idzie. Mówię, to trzeba header podkręcić trochę. No i podkręciłem im na 15, to zaraz to dużo lepiej idzie. Znaczy, no wiadomo, ta dycha... To jest, powiedzmy, jakby realne, nie? Znaczy, no nie jest realne, że tyle kombajn jedzie, no ale wiadomo co chodzi. To jest takie standardowe farmingowe, o może. No, ale fajnie brzęczy sobie. Nie mogę, jak to fajnie tam syczy sobie, nie? Tak jakby słychać, że faktycznie to zboże kosi. Ale temu to widła też tam fest łupią już. Łupią te motowidła, ja pierdzielę. Dziesięć 900. Ale to sensu, muszę tu w środku jechać, bo co? Muszę tutaj jechać i nic innego nie wymyślę, nie? Wiadomo, że jakby kosił to sobie pracownik, no to by tych śladów nie robił. No to by było czyste sierińsko wysokie. No i dobra, koguty się zapaliły i elegancko, teraz może kosić. Nie no, coś pięknego. Taki zbiór jęczmienia, coś pięknego. Właśnie myślę sobie, czy jechać w ogóle ogarnąć to siano. Czy po prostu sobie nie odpuścić tego siana i tam niech sobie w tle co sobie robią. Chyba tak będzie najlepszy sposób, mi się wydaje. Chyba tak trzeba by zrobić. Żeby siano sobie w tle leciało, a... To podjadę sobie już ciężarówką. Podjadę sobie ciężarówką i chyba jednak ogarnę sobie te siano w tle. Bo jak tu skoszę, to będzie akurat na odcinek. Tak sobie myślę, że to już będzie dobry czas odcinka, nie? A dzisiaj nic nie wymyślałem, ale w kolejny odcinek będzie ciekawy. Bo będzie akcja ten, co to nie martwi. A tam jest dużo roboty. Więc pierwsza będzie redynki zrobić, potem to zasiać, więc fajna akcja będzie. Więc teraz tak, tam pół łąki jest skoszone. Magnuma do prasy. Teraz tak, magnum do prasy. Może być sobie z tym turem. Do przeszosarki. A John Deere do zgrabiarki, jak zawsze. Bo jednak ten John Deere mi najbardziej siedzi do tej zgrabiarki. Żaden ciągnik mi tak nie siedzi jak ten John Deere, nie? Do tej zgrabiarki. Powoli może już by się przydały te sprzęty sianokosy większe. Jakaś ta duża przeszosarka, 17 metrów by się przydała już. Zgrabiarkę trochę większą, no bo te... Zgrabiarka trochę siedzi, nie? No bo to jest 8 metrów, czy tam prawie 8 metrów, jak jest tak. Trochę malutka się już robi, ale... Ale dam radę. Teraz byle pociąg jechał. Na minimapie go nigdzie nie widzę, więc mogę przeskoczyć. Czy dacie radę? Tak, damy radę.
Tutaj terenu łąki nie powiększam, bo nie potrzebuję. Nie. A pół łąki jest skoszony, więc akurat. A to widzę. Brak kursu. Robimy. Dwa kółka niech robi. On niech zrobi dokładnie tutaj mi te obroty. Ładnie ten niech mi przecząśnie. Żeby nie było wstydu. A jest, już wygenerowałem. Dobra, bo to tak szybko wygenerowało, że na tego nie widziałem. Bo wszystko idealnie tak samo się złożyły linie. Nawet w sumie takiego zbytniego przesunięcia tutaj nie ma, tylko się dopiero zobaczyłem, że tutaj drugi znak się pojawił startu. I tyle, nie? Bo tak to wszystko jest te same linie, tylko widzicie, to lekko jest przesunięte. Ale to tak dosłownie niedużo. Dobra, kolega niech sobie tu jeździ. Magnum jest przygotowany, więc teraz trzeba przygotować tutaj John Deere'a. Trochę TMR-u trzeba wsypać. Mógłbym kręcić, ale kręciłem na live. W kwietniu chyba kręciłem, tak. Po live chyba kręciłem, tak. Bo kwiecień był przecież na odcinku. Tutaj pod zgrabiarkę ładnie trzeba podjechać i tyle. Nie no, powiem, że tam trochę koszenia jeszcze jest, więc będzie co kosić, nie? No Baltra jeszcze 12 minut będzie kosić, więc... autostrada i ogień. Nie ma spania. A ile to jest minut odcinka już? 22, no właśnie. No. Co ty chcesz? A co mogę robić o tej godzinie? No też. Jutro? No. A co? Nie wiem na którą. Zależy, o który będziesz. Co? Jaki? A. No to co, ale nie możesz nie wiedzieć. No ja. Jak się nie rozpierdali po drodze? Nie wiem, bo nie znam cię. Motorki też nie wychodzili i się rozjebały. No. Kiedy? Celowo to robisz. Nie wiem, ja zawsze po robocie chodziłem, coś. I to mi zawsze starczało. No chyba, że nieraz przy dusi mocniej, no to wtedy dwa razy. A tak zawsze, zazwyczaj przed 17, jak szedłem się mieć. W ogóle, weź, co mi w ogóle za temat zadałeś? Co chciałeś jeszcze? A ty tu jesteś w domu cały dzień, czy nie? A, no dobra, no to tyle chciałem wejść. No, przecież kurwa minus jest. No, my mamy wolne do środy. Znaczy, no nie wiem, czy we wtorek też, ale jutro na pewno. No, tak to jest.
Czy ten na warsztacie to tam samo się robić, a my na dworze co zrobimy? Nic Nie. no. To elegancko. A nie masz tam jakiejś kozy? Tak jest. No co, no wolne, bo nie mam co robić. A przecież betonu nie możemy zamówić, bo rozpierdolić się. A tak to w sumie nas tylko ten beton trzyma tak naprawdę. Tak wiesz, już by było zalane, już by sobie stało i już byśmy mogli wtedy sobie góry murować, nie? A tak nie mamy co robić. No ja, ale pewnie w czwartek ma być już na plusie, to będzie w czwartek beton prawdopodobnie. Nie, tak jest. Ejo, wczoraj flaszka była obalona, razy dwa. Dwa bizony byli. Nie. Nowe. Nie, no tam woja gdzieś ma skutę. W piwnicy chyba sobie mu nie da. No ale to jak jest zamknięte, to nic mu nie będzie. Nie! Człowieku, wiesz jak mnie rano żołądek bolał od tej żubrówki? Ale ten, bo Tadek Baran porzeczkową kupił. Czarną porzeczkę. Bo ten Baran myślę, że to jest czysta i wziął i czarną porzeczkę już mu klali. Oj, jest! Ale właśnie zwykła lepsza jest. Bo mieliśmy zwykłą i tą porzeczkową. Ty ta kozio chuje wola? No ja, tak to jest. Ty, Lewandrut. No? Jakaś tam jo. Nie pisz, bo po co? No ale ta tam, ona jest zajęta już chyba. No? Co? Ale co ty chcesz? No przecież wiem, ale on powiedział, że ona jest za młoda dla niego i tyle. Nie, to mnie to już tam nie interesuje, co koziołek się zrobi. Tak jest. No on ma, nie wiem, 23? Bo jest chyba 2-0, albo 2-1. No 9-9.
stereo? No, 2,5 teraz będzie. Okej, okay. Blind Laser kosztowało. Ja, nie wiem. Czekam, czekam za 15, prowadzą się ujęcia. No, no to nie wiem, ona ma chyba 18 albo 19 lat, wie ty nie. Nie wiem, co na tyle. No, no to widzisz. Ja tam nie wiem, gdzieś tam nabijał z nim. No. Nie słyszę, no. A kiedy dzwonić? To ty! Ja nie wiem, że ci się to tak podoba, to ja nie wiedziałem o tym. No, no muszę tatkowi powiedzieć, że podobasz mu się. Powiem mu to. Na ty nie? Ja tam nie wiem, co coś tam przyśni się w nocy. Nie wiem, no. Ludzie się zmieniają. A ty ze siostry? Nie bardzo. Dobra, a ty nie mądry. No i widzisz, 1-0. Co? Na co, Beret ma być pedałem? A może ta jego to na końcu będzie to chłop? Tak jak pewna Patrycja. Nie będę mówił głośno. Nie. Na G. A ty w sumie też na G. Dobra. Głąbie ty. Dwa kostki siana wyskoczę, słomy pier. No z prasy aż czego. B. Arr. Diable ty. Ty za dużo chcesz wiedzieć. No co, myślisz, że nie pamięta takich rzeczy? Myślisz, że nie pamięta takich rzeczy? Ja pamiętam, bo ja to widziałem. O, śle ty.
Przynajmniej ciepło miałeś. Jeszcze Mikul cię grzał z drugiej strony. Mikul cię grzał z drugiej strony. I jak tam się z tatkiem gadało wczoraj? Nie. Jak mógłbym siedzieć obok? Wajchę przełóż. A wujka nie było. No. No, nie przyda. Przecież to mój garaż był. Było trzech. No i tak nie zaś. Co? A dzisiaj miał przyjechać. Może już jest. Nie wiem, co to znaczy. Kto? A ja nie wiem takich rzeczy. Jakbym poszedł do okna, to bym wiedział. Trzeba filmy nagrywać. No ale byłem wczoraj na spotkaniu, to co? Starczy raz na tydzień. Tak. A ty pierwszy na liście. Co ty? Czy ty więcej ode mnie chcesz? Wcale. No a ja co? To co? Piwo może. A wuja co dzień capuje po dwa czarne i co? Po dwa, po trzy. No i co? I żyje. A ja nawet wiem do kogo. To moje sąsiadki, kurwa. Jeszcze czaisz to, że on mieszka dosłownie drzwi obok? Ja. Chyba czeka mnie nagroda. Chyba czeka mnie nagroda. Może spotka mnie nagroda. No człowieku. Ale ona ma 24 lata. A wuja 45 prawie. To w sumie tak jak Łarka. No niby nie. Tak to nie działa. Chyba. Do burdelu i się tam masz dużo do wyboru. Tak. Z mniejszym przebiegiem, z większym. A która ma największy przebieg? Niby tak. No. A ja żem się naklął i co? No ale ja żem zgoda nie wiem, no to jest dziwne. I Mikul, twój najlepszy przyjaciel się nagrywał jeszcze. Ty się napisał, że zrobił bydło na Sylwestrze, nie? Tam na tej wiadomości.
A ten debil mi to screena wysłał, tak? Ja mówię, czeku, po co mi to wysyłasz? Bo ci nagada, że też mi zapewnię. No. Sad. W majówkę u Bereta. No to ty. I paść. Znowu. Nie. Ty masz 100 pomysłów na minutę. No. No tak. Prawdę ci mówię. Tak. No a teraz jebany. A, Iza? Wygrałem. Ty głupi jesteś. No co? Nowszy model. Elegancko. A co, ty się jej boisz, czy co? Tak, to... Dobra robota. Blisko do trunków ma. No. No a co innego może być w takim sklepie? No i co, i fajki pewnie jeszcze. To trzeba umieć. No to trzeba wziąć wyżej, bo mu ciągnie. Ole, ty. Co? No, przynajmniej byśmy mieli pamiątkę. Nie mogę. Przynajmniej byśmy małego. Abyś mógł się bawić się z tym czołgami.
Przynajmniej dziadki roboty by mieli. Ale mieszkanie byś miał. No, jak to nie. Dobra, dziękuję za ten odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć.